pani minister Anny Moskwy, która objęła honorowym patronatem dzisiejsze spotkanie. Chciałem bardzo serdecznie Państwa powitać i życzyć, aby to dzisiejsze spotkanie było początkiem bardzo ważnej dyskusji, która nas czeka na temat Puszczy Białowieskiej. Tak jak pani rektor już tutaj powiedziała, otwierając dzisiejszą konferencję, puszcza jest niezwykle cennym obiektem przyrodniczym. Od pokoleń o to miejsce szczególne dbali mieszkańcy, naukowcy, leśnicy, przyrodnicy, osoby zaangażowane w ochronę środowiska, NGOsy, różne środowiska. Dzisiaj stoimy przed dużym wyzwaniem, to jest opracowanie zintegrowanego planu dla tego wyjątkowego obiektu, który został wpisany na listę światową UNESCO. Również ta instytucja międzynarodowa doceniła wyjątkowość tego obiektu, wyjątkowe wartości przyrodnicze puszczy. I wpisanie tego obiektu jest dla nas dodatkowym zobowiązaniem, jest dla nas dodatkowym wyzwaniem, abyśmy sprostali temu wyzwaniu, jakim jest przygotowanie również zintegrowanego planu dla ochrony tego wyjątkowego dziedzictwa puszczańskiego. Zdajemy sobie z tego sprawę, że ponieważ jest to wyjątkowy obszar, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w marcu 2021 roku decyzją zarządzenia ministra klimatu i środowiska został powołany specjalny zespół, który miał przygotować jak gdyby podłoże do przeprowadzenia prac nad zintegrowanym planem dla Puszczy Białowieskiej. Udało nam się po kilku spotkaniach dojść do wniosku, że jedynym najlepszym rozwiązaniem dla opracowania tego projektu będzie zaangażowanie w te prace zupełnie zewnętrznego podmiotu i w tym wypadku decyzja została podjęta taka, aby ten plan opracował Instytut Ochrony Środowiska. Dzisiaj przedstawiciel tego instytutu jest na sali, pani Barbara Rejkowska, którą witam. I mam nadzieję, że pod przewodnictwem właśnie Instytutu Ochrony Środowiska uda nam się wypracować dokument, w którym znajdziemy sposób, jak zagospodarować, jak chronić ten wyjątkowy obiekt, jakim jest Puszcza Białowieska. Instytut Ochrony Środowiska założyliśmy, że do końca tego roku postara się nam przedłożyć materiały, które następnie będą mogły być zatwierdzone i ostatecznie, abyśmy mogli powiedzieć, że mamy uzgodniony plan dla Puszczy Białowieskiej. Wyzwanie jest tym bardziej trudne, że mówimy o zintegrowanym planie, czyli musimy również uwzględnić i działania strony białoruskiej. Musimy również ze stroną białoruską, mimo tej wyjątkowej sytuacji, którą mamy na granicy w tej chwili polsko-białoruskiej, znaleźć rozwiązanie, w jaki sposób rzeczywiście ten dokument ma być dokumentem zintegrowanym, czyli mimo tych trudnych relacji również i uzgodniony ze stroną białoruską. Mam nadzieję i dziękuję tutaj wszystkim ekspertom, którzy są zaangażowani w opracowanie planu, że dojdziemy do dobrych wniosków, które przysłużą się temu obiektowi i ostatecznie ten obiekt będzie służył i będzie świadectwem dbałości Polski o środowisko, będzie służył również i lokalnym społecznościom w zgodzie z zasadami ochrony przyrody. Współpracujemy przy tym planie z wieloma podmiotami. Tutaj najistotniejsza jest współpraca z Lasami Państwowymi, z Parkiem Narodowym, z lokalnymi społecznościami, z samorządami, z uczelniami. Mam nadzieję, że wszystkie osoby zaangażowane
w pracę nad projektem będą miały satysfakcję z tego, że taki dokument w końcu został w Polsce opracowany i przyjęty. Myślę, że również i środowiska ekologiczne, NGOsy, które są wyjątkowo uwrażliwione również na dobro tego obiektu, będą usatysfakcjonowane z tego dokumentu, który ostatecznie chcemy przyjąć. Nasze prace, tak jak powiedziałem na początku, również na bieżąco będą komunikowane z UNESCO, ze wszystkimi tymi elementami, które wymagają przy opracowaniu tego dokumentu. Chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować za to, że dzisiaj tutaj jesteście, mimo trudnych warunków, mimo czasu pandemii. To nam trochę utrudnia pracę nad opracowaniem całościowego planu. Niemniej myślę, że te bezpośrednie kontakty, bezpośrednie dyskusje, które no jednak muszą się odbyć, będą jak najczęstsze i pozwolą nam tym bardziej lepiej zrozumieć ten cały proces tworzenia dokumentu, jakim jest opracowanie zintegrowanego planu dla Puszczy Białowieskiej. Myślę, że tutaj głos ekspertów będzie bardzo ważny, głos lokalnych społeczności, głos leśników, głos ekologów, świata nauki, wszystkich tych, którzy do tej pory byli w to zaangażowani, a myślę, że pozyskamy i nowych sojuszników, którzy na specjalnych platformach będą się mogli również włączać w pracę nad tym dokumentem. Chcemy, aby rzeczywiście duża część społeczeństwa mogła uczestniczyć w tym procesie, zgłaszać swoje uwagi, zadawać pytania i abyśmy jak gdyby na samym początku rodzących się pytań umieli na te pytania odpowiedzieć. Szerzej na ten temat myślę, że pani Barbara tutaj Państwu prezentując cały proces przygotowywania tego dokumentu na ten temat powie. Dziękuję również i mediom, bo myślę, że tutaj będzie bardzo ważna rola mediów, że jesteście Państwo, że jest zainteresowanie tym tematem, bo komunikowanie tej kwestii, jak wiemy z historii, wszystkich tych kwestii dotyczących Puszczy Białowieskiej jest bardzo ważne. Wokół tego często wybuchały różnego rodzaju konflikty, niezrozumienia, nieporozumienia, które później utrudniały pracę. Zachęcam media również do śledzenia wszystkich tych prac i włączania społeczności w te prace. Dziękuję bardzo, dziękuję, że mogę dzisiaj z Państwem być na rozpoczęciu tych prac, bo jesteśmy, bym powiedział, w historycznym momencie dla Puszczy, rozpoczynając opracowywanie dokumentu, który, no, powiedzmy sobie szczerze, w momencie, kiedy Puszcza była wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, właściwie ten dokument powinien być. Nie mamy go, trochę z tego tytułu cierpimy, więc mam nadzieję, że w końcu ten dokument będzie opracowane. Mówię w końcu dlatego, że wtedy, kiedy przychodziłem do ministerstwa półtora roku temu, to muszę Państwu się przyznać i powiedzieć, wiele osób przestrzegało, że jest to temat rzeczywiście trudny, że podejmujemy się rzeczy, która jest bardzo nośna społecznie, ale myślę, że warto, nie boimy się tego i że otrzymamy dokument, z którego będziemy wszyscy zadowoleni. Jeszcze raz życzę dobrej dyskusji, owocnych obrad i zachęcam do aktywności Państwa. Dziękuję bardzo.